gdyby ktoś miał wątpliwości, dlaczego to robię, dlaczego właśnie będę teraz wam opowiadał od tego momentu przez 1200 dni, jak osiągnę wolność finansową, to robię właśnie dla tych ludzi tutaj, dla tej dwójki, która tam stoi za mną. To właśnie dla nich to robię i moi drodzy, zaczynam od czegoś, trzeba coś zakończyć, żeby dalej rozpocząć. I moi drodzy, dzisiaj zamknąłem firmę, moi drodzy, dzisiaj dokładnie zamknąłem firmę w Polsce, swoją jednoosobową działalność gospodarczą. Zamknąłem, zrezygnowałem z płacenia ZUS-u, z VAT-u, PIT-u i wypełniania VAT JPK, płacenia księgowej i spędzania mnóstwo czasu nad biurokracją i pracy tak naprawdę na rzecz państwa. I dlatego postanowiłem, że zamykam tą chucpę, zamykam tą firmę w Polsce i postaram się przenieść swoją działalność do Estonii i będę też właśnie o tym wam mówił, jak to wszystko wygląda. Mam nadzieję, że dzięki temu sobie uświadomicie, w jakim kraju żyjemy, jak tutaj dużo trzeba podatków płacić, ile trzeba formalności załatwiać i jaką wielką głupotą jest zostawianie swoich pieniędzy w ZUS-ie i o tym właśnie też będę mówił. Podjąłem taką decyzję wraz z zakończeniem też stawki preferowanej ZUS. Przez ostatnie 2 lata płaciłem ten ZUS mniejszy, przez co teoretycznie dało się jeszcze, opłacało się działać tutaj, płacić te myto 480 zł za ZUS. W momencie, kiedy by stawka weszła większa, to tak naprawdę płacicie tak ogromny podatek, który was dusi przez wiele lat. Poza tym to, co się dzieje w tym kraju w obecnym roku, to jest jakaś szalejąca zaraza. Co się dzieje i jak się ludzie zmieniają, jaka mentalność wjeżdża roszczeniowa. Wyobraźcie sobie, że ja byłem sponsorem wszystkich ludzi, którzy krzyczą roszczeniowo, że 500 plus mało, że dać więcej i 300 zł na wyprawkę, żeby kolejne wybory wygrać. I szalejący socjalizm tak wjeżdża mocno, moi drodzy, to jest nieporozumienie. Nowe podatki, składki, daniny, akcyzy, podatki emisyjne i to będzie teraz coraz tego więcej i więcej. I to się po prostu odechciewa aż tutaj działać, więc postanowiłem, że finito, ja się do tego nie dokładam i będę wyciągał jeszcze ludzi z tego marazmu. Podjąłem nawet na fanpage'u od wczoraj i przedwczoraj trąbię po prostu o tym, żeby wyciągać się, emigrować z tego kraju z kasą. To jest emigracja 3.0, żeby wyemigrować z tego kraju z hajsem. Jeśli macie firmę taką jak ja na przykład, to polecam wam skonsultować po prostu. Poświęcić godzinkę, 2 godzinki na rozmowę z osobą, z którą współpracuję, ze Sławomirem Mencenem. Mam formularz w opisie, jeśli będziecie chcieli, możecie się tam skontaktować z nim i on wam zoptymalizuje wam podatki, jeśli będziecie chcieli zostać w Polsce, albo zoptymalizuje ZUS, a jeśli będziecie tak hardkorowi jak ja i radykalni, to polecam po prostu się wynieść z tego kraju, bo to jest jakaś tragedia. Jeśli handlujecie kryptowalutami, to zróbcie to samo co BitBay, czyli polecicie na Maltę sobie, bo tutaj po prostu osoba, która jest zaradna, aktywna, jest biznesmenem, przedsiębiorcą, to w tym kraju nie jest mile widziana. To jest kraj dla starych ludzi, on ma się wyludnić. Ale najgorszym, według mnie, skutkiem jest oddawanie pieniędzy w największą piramidę finansową, jaką jest ZUS. I tych pieniędzy, moi drodzy, nie ma, to nie jest wasza emerytura. Płacicie na obecnych emerytów, a zadłużenie, zobowiązania emerytalne sięgają na kwotę ponad 4 bilionów złotych. Nie uwierzycie? Nie wierzycie w to? To sprawdźcie statystyki GUS-u, które niedawno wyszły. 4,5 biliona złotych zobowiązań. A ZUS się bawi za nasze pieniądze, buduje wielkie pałace, wyjazdy integracyjne dla pracowników, ogromne pensje dla urzędników wysoko postawionych i to wszystko za wasze pieniądze. I ja właśnie mam dosyć dokładania się do tego systemu i to powinno legnąć w gruzach. To powinno po prostu, jak legnie w gruzach, dopiero ludzie zrozumieją, jak mocno są oszukiwani. Jak mocno są wykorzystywani całe swoje życie, ciułają przez te lata i dostają ochłapy. Moja babka miała 1500 zł emerytury, a ciurała przez całe życie. To jest jakiś skandal, no to są kpiny. To są zabierane pieniądze przez lata, setki tysięcy złotych i nagle co tam? Moja babcia ma chyba 700 albo 800 zł. Kamili babcia ma 700-800 zł, czy się zaczęliście to? Czy to jest niemożliwe po prostu, jaki to jest głupi system i to są kradzione wasze pieniądze. Ja będę z tym systemem walczył, będę wyprowadzał jak najwięcej ludzi z pieniędzmi z Polski. To jest jeden z moich celów, które przy okazji tej mojej misji, mojej wizji zrealizuję. A więc plan jest bardzo prosty. Przez najbliższe 1200 dni będę pracował na to, żeby zdobyć wolność finansową, żeby właśnie z rodziną, z moją całą rodziną wyjechać i podróżować po tym świecie. Plan jest oczywiście prosty, gorzej z wykonaniem,
więc będę wam pokazywał od A do Z, krok po kroku, co tu się będzie działo. Na pewno widzieliście niektóre rzeczy, które teraz publikowałem. Najmocniej was przepraszam, jeśli to było wkurwiające, ale musiałem po prostu zarobić pieniądze. Plus pamiętajcie to, że mam zobowiązania w Wapniak Coinach i muszę też to spłacić. To co? To działa. Zobaczcie w opisie, co ja już teraz robię, żeby osiągnąć tą wolność finansową. I jeśli macie jakikolwiek pomysł, który pomoże mi osiągnąć ten cel, to napiszcie do mnie koniecznie. I do zobaczenia jutro. Cześć!